Duszpasterze, panie senatorze, panie marszałku, koleżanki i koledzy radni powiatowi, gospodarzu tej naszej pięknej tuszowskiej gminy, panie przewodniczący gminy tuszowskiej i padeckiej, naszej sąsiadki, drodzy mieszkańcy Czajkowej, mojej miejscowości, z czego jestem dumny, drodzy mieszkańcy naszej pięknej tuszowskiej gminy. Piękne tu słowa dzisiaj już padły. Trudno powiedzieć coś jeszcze więcej, ale chcę z tego miejsca przede wszystkim nisko się pokłonić wszystkim żniwiarkom i żniwiarzom, którzy każdego dnia z trudnej, ciężkiej ziemi, tuszowskiej ziemi, wydobywają kraj, dla nas, chleb, dla nas, mieszkańców. I dzięki wam tego chleba polskiego, tuszowskiego na naszych stołach nie brakuje. Kiedyś wielki patriota, wielki Polak, Wincenty Witos powiedział, że w najgorszych chwilach chłop zachował ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy ich mieć. I po tych kilkudziesięciu latach możemy dzisiaj powiedzieć, że te słowa dalej mają swoją prawdę. Dzisiejszy rolnik zachowuje ziemię, pielęgnuje ją, otacza ją i ochrania. I tak jest w naszej gminie tuszowskiej, pięknej gminie, gdzie mamy różne ziemie, ale jest część ziem o niskich bonitasjach. I tu prowadzenie działalności rolniczej napotyka szereg trudności. I tym bardziej to wyróżnia rolnika, który przy tych trudnościach trwa na tej ziemi, produkuje. I za to bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, każda wspólnota jest bogata przede wszystkim ludźmi. My mamy szczęście, że gmina Tuszów Narodowy bardzo różnorodna, ale jest bogata w ludzi bardzo pracowitych, w ludzi przedsiębiorczych, w ludzi, którzy mają różne piękne pomysły na rozwój kultury, na rozwój społeczny. I dlatego ta gmina pięknie się rozwija. Moi drodzy, dzisiaj trzeba dziękować rolnikom, dziękować ogrodnikom, sadownikom za to, że są na tej ziemi, produkują i będą tą ziemię chronić. Ale trzeba również zwrócić uwagę na inne grupy ludzi i środowiska, które budują ten mocny łańcuch rozwoju naszej wspólnoty. Są organizacje pozarządowe. Dzisiaj tutaj zostały one wymienione. To właśnie tu w Tuszowie mamy ich bardzo dużo. To są OSP, ale są przede wszystkim kobiety. Kobiety z tych sześciu wymienionych wcześniej stowarzyszeń. To one swoją aktywnością, zaradnością i skutecznością poprawiają jakość życia naszych małych ojczyzn, każdy z miejscowości. Pięknie prezentują się dzisiaj dziewczęta, tak mówię, bo są piękne, pięknie ustrojone i tutaj rękami właśnie kiwają i ja to też wam odzajemniam z Leśnego Echa. Nie tak dawno powstały. I dzisiaj to stowarzyszenie pięknie się rozwija razem z OSP, razem z pracownikami Urzędu Gminy przygotowali te wspaniałe dożynki, jak sądzę, niezapomniane dożynki. Tu w drzewostanach Puszczy Sandomierskiej, bo wkoło ta Puszcza Sandomierska nas tutaj otacza. Moi drodzy, za to wam dziękuję i tak dziewczyny trzymajcie. Z Malinia, szwarne babki, bo tak o sobie każą mówić. Pozdrawiam je, bo one zawsze są na każdych dożynkach i zawsze tą naszą tradycję ludową pokazują. Dziewczyny z Borków Nizińskich, z Jaślan, z Tuszowa. To jest to wielkie bogactwo. Moi drodzy przedsiębiorcy, nasza gmina tuszowska jest bogata w wielu przedsiębiorców. I to ludzi nie tylko tworzących nowe miejsca pracy, wzmacniających finansowo naszą gminę, ale działających filantropijnie, bezinteresownie, wspierają OSP, wspierają kluby sportowe i
dzisiaj można ich wymieniać, to jest pan Jan Tarapata, czy jest to pan Wojtek Orti, czy jest to pan Zdzisław Rado, czy pan Głowa i wielu innych, których tutaj nie zdołam wymienić, bo jest ich naprawdę dużo. Ale za to należą się im dzisiaj słowa wielkiego uznania i podziękowania. Pan marszałek słusznie powiedział i zauważył, że w gminie Tuszowskiej dbamy i troszczymy się o pamięć, o patriotyzm i duży wysiłek gminy i powiatu idzie właśnie w tym kierunku, aby ten patriotyzm, ta tożsamość gminy Tuszowskiej, ziemi mieleckiej była bardzo mocno utrwalana. I za to też dzisiaj panu wójtowi i pani Renacie Patera chciałem serdecznie podziękować, bo właśnie w tamtym miejscu, w miejscu, gdzie urodził się generał Sikorski, tam spotykamy się przy różnych uroczystościach narodowych, patriotycznych, to stamtąd bije ten duch patriotyzmu i trzeba o niego zabiegać. Widzę księży proboszczy. Myślę, że należą im się wielkie słowa uznania. Nie tylko, a to jest najważniejsze, że pogłębiają nasze życie religijne, że stoją na czele naszych wspólnot parafialnych, ale gmina Tuszowska jest bogata w zabytki. I to oni jako właściciele, zarządzający tymi zabytkami wykazują olbrzymią troskę, aby ten wymiar również materialny tych obiektów przetrwał i aby mogły inne pokolenia przyjść po nas i dalej tą religijność swoją pogłębiać. Serca za to dziękuję, za tą otwartość, za tą wspaniałą współpracę i za te piękne pomysły, które idą w kierunku chociażby u nas w Tarnowie, aby ogromadzić młodych ludzi wokół wartościowych przedsięwzięć, wartościowych pomysłów. I to jest właśnie ten wymiar współpracy na różnych poziomach, który buduje bardzo mocną wspólnotę. Wspólnotę mieszkańców gminy Tuszów Narodowy. Wszystkim, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się jeszcze raz, że jesteśmy tu w Czajkowej, w tej pięknej miejscowości, bardzo gościnnej miejscowości, bardzo takiej zorganizowanej dobrze i dzisiaj to na pewno wszyscy nasi goście zauważą. Dziękuję za ten trud pracy, za to, że wspólnie realizujemy szereg ważnych przedsięwzięć, bo nigdy nie możemy iść jeden przeciwko drugiemu, tak jak mówił Jan Paweł II, tylko jeśli mówimy o solidarności, to jeden i drugi, a więc w wspólnocie możemy wiele pięknych rzeczy uzyskać i osiągnąć. I za to, za ten cały rok bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim rolnikom życzę pięknej zabawy, wszystkim mieszkańcom gminy Tuszowskiej, bo charakter i natura dożynek właśnie jest taka, że powinniśmy się radować i świętować, choć wiadomo, że w sercu mamy i troskę, i niepokój o rolnicze jutro, bo wiemy, że różnych tych barier i tych wszystkich trudnych rzeczy niebezpiecznych jest jeszcze wiele. Przyjemnej zabawy i życzę wam przede wszystkim ciągłej opieki Matki Bożej i wszelkich darów, aby i plonowało, aby te wasze plony były ochronione przed różnymi klęskami żywiołowymi, żebyśmy mogli za rok czasu spotkać się i podziękować Panu Bogu i sobie nawzajem, że ten kolejny rok był dobrym rokiem. Rokiem, w którym nasza wspólnota się jeszcze piękniej rozwinęła. Dziękuję Panu Wójtowi, wszystkim radnym gminy Tuszowskiej za piękną pracę i za współpracę, i za to wszystko, co w tej naszej gminie Tuszowskiej się dzieje i ją po prostu wypięknia. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Dziękujemy.